wasze środowisko. A może planujesz swoje życie zawodowe na stałe związać z troską o naszą planetę? Technikum ochrony środowiska da ci solidną i merytoryczną podstawę do tego, żeby móc pracować na rzecz ochrony środowiska, w którym żyjemy. U nas dowiesz się, jakie są sposoby i technologie ochrony wody, powietrza i gleby. Zdobędziesz wiedzę na temat sposobu prowadzenia monitoringu środowiska oraz nauczysz się podstaw gospodarki odpadami. Ukończenie naszej szkoły może być dobrym początkiem twojej dalszej edukacji w tym zakresie. Nasi uczniowie kończą edukację nie tylko z maturą, ale przede wszystkim z konkretnymi umiejętnościami i tytułem technika ochrony środowiska w ręku. Czy ukończenie technikum ochrony środowiska w naszej szkole jakoś ukierunkowało Pani drogę życiową? No, myślę, że zdecydowanie ukierunkowało, dlatego że ukończenie technikum ochrony środowiska na pewno ukierunkowało moją dalszą edukację, czyli dalsze kształcenie się w tym kierunku. Było dobre, muszę powiedzieć, dzisiaj z perspektywy czasu. Tak się akurat składa, że właśnie w zawodzie pracuję już blisko 20 lat. Szkoła daje takie dobre podwaliny ku temu, aby zdecydować, co dalej w życiu robić. Myślę, że był dobry wybór i w ogóle sama szkoła była fajna. Co jest najważniejsze, że szkołę to tak samo jak dom chyba nie tworzą mury, nie tworzą klasy ani ławki, tylko ludzie, nauczyciele i atmosfera. Co można przyznać, że tam naprawdę atmosfera w tej szkole była bardzo fajna. No właśnie, a jakie Pani miała wspomnienia z naszej szkoły? Bardzo miłe, naprawdę bardzo miłe. Na pewno inaczej się to wszystko odbiera, będąc wtedy uczniem, mając różnego rodzaju jakieś tam stresy, niepowodzenia, porażki, problemy jakieś tam z nauką. To wszystko jest jak w każdej szkole, to jest bardzo takie naturalne. Ale sam czas bycia w tej szkole był naprawdę bardzo miły i dzisiaj bardzo miło to wspominam. Takie sytuacje pozaszkolne i międzylekcyjne, osoby tam będące, zarówno grono pedagogiczne, jak i młodzież, no naprawdę, no, po latach zdecydowanie no, inaczej się to wszystko ocenia, ale można powiedzieć naprawdę bardzo miło. Jakieś przyjaźnie ze szkoły zostały? Tak, może nie trudno to nazwać przyjaźniami, raczej znajomości takie, które gdzieś tam się na pewno utrzymują po latach. Spotykaliśmy się później na studiach, więc ci, którzy dalej postanowili kontynuować swoją edukację w tej branży, no to się spotkaliśmy po prostu dziś też dalej. Ale i dzisiaj ci, którzy dalej mieszkają w naszym mieście, to spotykamy się po prostu zawodowo, więc jest ten kontakt dalej. Polecam zdecydowanie tą szkołę, bo myślę, że to się bardzo różni od liceum ogólnokształcącego. Dzisiaj jest to chyba jeszcze większa różnica, a wtedy ona była też znacząca. No bo co daje takie liceum ogólnokształcące? Daje no, też solidne podwaliny, ale ukierunkowuje zdecydowanie na taką konieczność chyba dalszej edukacji. Natomiast po technikum, no jest już wyuczony zawód, tak? Czyli można iść od razu do pracy. Mało tego, ten zawód jest dzisiaj bardzo potrzebny, dlatego że ja pracując dzisiaj 20 lat w zawodzie, wiem o tym, że osób wykształconych w branży, a mówimy o branży ochrony środowiska, jest bardzo mało i zdecydowanie miasto nasze potrzebuje tego typu wykształconych osób. Wiemy o tym, bo potrzebujemy, a to do inwentaryzacji, do napisania dla inwestorów wniosku, do przeprowadzenia jakichś analiz, ekspertyz. Naprawdę nie ma kto tego robić. Takich osób, które robią to w mieście, można policzyć na jednej ręce, tak kolokwialnie mówiąc, a zlecenia idą poza miasto, więc zupełnie niepotrzebnie, bo potrzebni są naprawdę, biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące, obowiązki wynikające z ustaw,
Są potrzebni pracownicy w branży ochrony środowiska, fachowcy, którzy spełnią swoją tutaj, wypełnią lukę, która w mieście jest zdecydowanie. A jeszcze moje takie pytanie, jak Pani wspomina właśnie zajęcia takie praktyczne, czyli laboratorium, praktykę? No dla mnie akurat osobiście było to bardzo fascynujące i myślę, że tutaj w tym kierunku można by pójść i osoby, które nawet jeszcze się wahają, czy tam będzie coś ciekawego, czy nie, no to na pewno praca taka praktyczna, zarówno w laboratorium, bardzo fajnie wtedy już wyposażonym. Słyszałam, że właśnie laboratorium jest bardzo fajnie wyposażone i to jest naprawdę ciekawe. To naprawdę rozwija, to naprawdę można spojrzeć na szkołę pod innym kątem. Czyli nie tylko ucząc się z zeszytów, z książek, podstawowych przedmiotów, ale także przedmiotów, które naprawdę mogą zafascynować, tak? No bo można się naprawdę zaciekawić pewnymi technologiami, co jak działa, no przedmioty zawodowe, których nie ma w liceum ogólnokształcącym, które naprawdę już mogą gdzieś tam jakąś iskierkę zasiać w osobach i to może tak naprawdę zdecydować o przyszłości wielu, wielu osób. Podaję też obraz, na czym polega wykonywanie pracy w tej linii. Na czym polega? Są zajęcia praktyczne, nie wiem czy teraz, ale mamy w każdym razie. Zajęcia praktyczne. Tak, były zajęcia praktyczne, obowiązkowe, gdzie miesiącami można było czerpać jakąś tam wiedzę w zakładach pracy, które funkcjonują w normalnym środowisku i patrzeć, jak to jest tak naprawdę od środka na tej takiej żywej materii, czyli już jako bardzo młodzi ludzie, praktykanci. Mieliśmy styczność tak naprawdę z pracą zawodową i mogliśmy tak naprawdę namacalnie sprawdzić, wiedzieć, czego możemy się spodziewać w przyszłości, pracując w tym zawodzie. A mamy gdzie odbyć u nas praktyki takie bardzo interesujące. Tak, tak. Rzeczywiście no, nasi uczniowie chodzą na praktyki, chodzili tutaj do instytucji i zakładów pracy na naszym terenie, w mieście i w powiecie. Ja bardzo miło wspominam praktyki w Instytucie Meteorologii. Pamiętam. Tak. No, bardzo fajne praktyki, naprawdę. No i w różnego rodzaju laboratoriach, bo to był nie jednorazowy jakiś tam miesiąc czasu, tylko to były bodajże dwa razy w roku i co roku. Tak, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, oczyszczalnia ścieków, stacją zawodową. No oczyszczalnia jest środowiskiem bardzo ciekawym, bo nasza oczyszczalnia ścieków i tam odbyć praktyki to jest prawie że jak jakiś grant do zdobycia i można się tam naprawdę wiele nauczyć. W takim razie przy najbliższej okazji zapraszamy Panią. Bardzo chętnie. Odwiedzić swoją starą szkołę, popatrzeć jak wygląda obecnie w laboratorium. Bardzo chętnie, naprawdę chętnie. Z ogromnym sentymentem myślę o tej szkole i nawet przejeżdżając w pobliżu wspominam do dzisiaj wydarzenia, które miały miejsce właśnie w tych budynkach. A czy u Pani w Wydziale pracują osoby po technikum ochrony środowiska? Tak, pracuje ze mną koleżanka moja, jeszcze jedna jest moim zastępcą, także super. Równie miło wspomina naukę w tej szkole, więc no cóż, zdecydowanie polecam tę naukę, zarówno pod kątem atmosfery, tak jak podkreślałam to, no bo to jest chyba podstawą, po to, żeby chciało się chodzić do szkoły i żeby to nie było jakimś tam ogromnym stresem dla młodego człowieka. I tak było w moim przypadku, tak mogę powiedzieć, że ta nauka w tej szkole na pewno mnie nie stresowała. No, no mówię, to nie jest też taka zupełnie idylla i bajka, no bo wiadomo, że są też przedmioty, z którymi można sobie gorzej radzić i mieć jakieś tam potknięcia, czy jakieś tam chwilowe niepowodzenia, ale ogólny, jakby taki, ogólna ocena nauki w tej szkole, no ja mogę powiedzieć, że jest naprawdę jak najbardziej pozytywna. To dziękujemy bardzo i zapraszamy do szkoły. Dziękuję bardzo, z przyjemnością się pokażę.